Cześć, jestem Jakub z kanału Monbreak. A ponieważ jestem... Ej, to nie ten film. Cześć, jestem Jakub z kanału Monbreak. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie polybag z mojej ulubionej serii LEGO City o numerze 30366. Zapraszam! Polybag pochodzi z 2020 roku. Wysypuję jego małą zawartość. Szczerze mówiąc, to nawet tych klocuszków tutaj jest sporo. No a my widzimy się po tym krótkim speedbuildzie. Ekran na ten zderzak, ponieważ właśnie jego chciałem omówić najpierw. Mamy tutaj takiego płaskiego bryka, kratkowanego w szarym kolorze, a obok niego z obu stron tradycyjne, przezroczyste elementy robiące w LEGO zaszybki. Tu natomiast na części zasiedlanej przez policjantkę znajduje się czarna kierownica z niebieskim klaksonem, otoczona tymi dwoma klockami w białym kolorze. Jak teraz na tym ujęciu dobrze widzicie, cały ten wóz jest taki kanciasty. Jeżeli chodzi o samą minifigurkę, to omówię ją Wam bez wyjmowania. Ma ona zwykły tors policyjny, a czapkę wraz z zbudowanymi włosami. Ma ona też na twarzy nadrukowane okulary, w których odbija się światło. Recenzja powoli dobiega końca, a ten fakt mówi, że ta policjantka będzie mogła sobie powoli odjechać. Ale nie tak prędko. Najpierw niech poczeka na podsumowanie. Polybag może nie rzuca na kolana, ale jest on naprawdę godny polecenia, jeśli nie posiadacie poprzednich wozów z City.